przez dawne herbaciane pola Batumi udajemy się do skalnego miasta Upliscichę. Po drodze zatrzymujemy się, by spróbować gruzińskiego chleba szoti, wypiekanego w tradycyjny sposób w glinianych piecach. Krótki postój w przydrożnym zajeździe o nietypowej architekturze. W oddali pasma Małego Kaukazu, góry Trialeckie i góry Mescheckie, ciągnące się na długości 270 km od Batumi do Tbilisi. Jest weekend i na parkingu u stóp skalnego miasta trudno znaleźć wolne miejsce. Upliscichę to starożytne skalne miasto we wschodniej Gruzji, w pobliżu miasta Gori. Zostało zidentyfikowane jako jedna z najstarszych osad miejskich w Gruzji. Powstanie budynków datuje się od V wieku przed naszą erą do późnego średniowiecza. Są one mieszanką unikatowych stylów Anatolii i Iranu. Miasto wznosi się na skalistym i wysokim brzegu rzeki Mktwari, która zwana jest także Kurą. W czasach arabskiej niewoli, gdy Tbilisi było siedzibą emiratu, w okresie od VII do IX wieku Upliscichę było głównym ośrodkiem politycznym i kulturalnym wschodniej Gruzji. Miejsce, w którym na widok publiczny wystawiano oszustów i złodziei. Reprezentacyjna sala pałacowa królowej Tamar. Pozostałości trzynawowej bazyliki. W centralnej części kompleksu Upliscichę znajduje się cerkiew. Miasto praktycznie zostało opuszczone w XIV wieku, a wiele obiektów uległo zniszczeniu w wyniku trzęsienia ziemi w 1920 roku.